Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Obumrzeć to przestać być tym, czym było się wcześniej. Kiedy obumieram, powstaje ze mnie nowe życie. Daje początek odwadze drugiego, jego męstwu, wierze, miłości. Obumrzeć to pozwolić odejść temu, co blokowało moją przemianę, moje nawrócenie. Kiedy boję się tracić, nie mogę rozwijać się zarówno duchowo, jak i moralnie. Okazuje się, że obumieranie jest jakimś koniecznym zapomnieniem o sobie, o czasie dla siebie, aby on został przeznaczony dla innych. Obumieranie jest oddawaniem życia, dawaniem z siebie tego, co prawdziwe, co dobre i piękne. Obumieranie jest wprowadzaniem innego w to, w co ja wierzę, co kocham. Jest oddawaniem życia w ręce Boga, tak aby On rodził nowych wyznawców. Pozwolić, aby na moim życiu wzrastali inni. Daję Bogu prawo do mojej codzienności, aby inni poszli za Nim, aby chcieli Jemu wierzyć, kochać Go i służyć. Poczuć smak bycia prowadzonym przez Boga, to odczuć smak własnego obumierania. Obumierać to także odrzucać to wszystko, co nas krępuje, ogranicza w drodze do Boga. W oddawaniu życia dla Jezusa odczuwamy niejednokrotnie samotność. Jest to jednak pozorne, ponieważ doświadczanie ciemności wewnętrznej przez człowieka jest znakiem największej bliskości Boga. Aby żyć, trzeba dzielić z innymi to, co najdroższe, najcenniejsze. Żyjemy, gdy dajemy, powierzamy, obdarowujemy innych, aby oni wzrastali. To jest nienawidzenie własnego życia. Nienawidzenie życia w języku semitów to wyzbycie się samego siebie. Nienawidząc siebie, żyjemy w stanie ducha umożliwiającym życie w niebie. Kto nienawidzi swoje życie, kocha je prawdziwie. Nie jest bowiem już pod władzą księcia tego świata, który go trzyma w lęku przed śmiercią. Jezus oczekuje, że człowiek zaryzykuje całe swoje życie, aby zyskać wieczność. Co to znaczy nienawidzić swoje życie? To zrezygnować ze swojego egoizmu, ze swoich przyzwyczajeń, z łatwych przywiązań, z przyjemności, które chętnie sobie dostarczam.